Cześć Wam, z tej strony Kamil i dzisiaj razem z Wiktorią pokażemy Wam, w jaki sposób wykonywać pozycję krzesełka, zwaną również Utkatasana. Tak naprawdę jest kilka opcji na wykonywanie tej pozycji, ale pokażemy Wam taki sposób, w jaki my proponujemy tę pozycję wykonywać. Więc przechodzimy do stania i zaczynamy od tego, że mamy dwa możliwe ustawienia stóp w pozycji krzesełka. Pierwsze ustawienie stóp na szerokość bioder, stopy skierowane równolegle do siebie, to będzie odpowiednie ustawienie dla osób, które czują, że mają mniej równowagi, trochę gorszą mobilność, albo dla kobiet w ciąży. Natomiast, natomiast jeżeli to nie jest problem, no to wtedy proponujemy... To przyszedłem do kamery, stań. Natomiast jeżeli to nie jest problem, to wtedy proponujemy stanąć ze stopami razem w taki sposób, że duże palce u stóp razem są połączone... Duże palce u stóp są połączone, a pomiędzy piętami jest delikatna przestrzeń. Ok. Żeby wejść do pozycji, na wdechu wyciągniemy sobie dłonie w górę, z wydechem schodzimy w dół do skłonu, uginamy nogi w kolanach, pośladki schodzą nisko w dół i teraz bardzo ważna rzecz: kierujemy ciężar ciała w tył, czyli napięte, i na kolejnym wdechu podnosimy kratkę, piercywą ramiona w górę, ale pośladki zostają tam, gdzie są. Obróćcie się teraz bokiem do kamery. Dziękuję. I dlaczego to jest tak bardzo ważny ruch? Przede wszystkim w pozycji krzesełka wzmacniamy nasze nogi, wzmacniamy mięśnie czworogłowy. I żeby to się rzeczywiście działo, no to musimy tutaj wejść do tej pozycji tak, żeby to wszystko pracowało. Dlatego chcemy, żeby posiadki były w dole. Jeżeli one będą wyżej, podnieść wyżej, no to po prostu te mięśnie będą mniej pracowały, będziemy się mniej wzmacniać. Jeżeli zejdziemy niżej, tego wzmacniania będzie więcej. Kiedy skierujemy ciężar ciała w tył czyli napięte, rzeczywiście symulujemy ruch yy, siadania na krzesło i wtedy ten mięsień czworogłowy bardzo mocno pracuje. I jest właśnie druga wersja pozycji, w której wysuwamy kolana w przód, być może taka trochę bardziej klasyczna wersja, i to jest wersja, w której tego wzmacniania jest mniej, albo nawet czasem w ogóle. Dlatego my zawsze proponujemy przenieść ciężar ciała w tył napięte. Kolejna bardzo ważna rzecz aktywacja. Przyciągamy wnętrza ud do środka, zwracamy uwagę na nasze kolana. Zawsze chcemy, żeby kolano podążało w tej samej linii co stopy, więc nie schodzą się kolana do środka. To jest bardzo ważne. Aktywujemy pośladki, pępek wbity w kręgosłup, żebra ściągnięte do środka, żeby brzuch był aktywny. Możemy przenieść delikatnie kości ogonową w dół, żeby bardzo nie pogłębiać lordozy. Klatka piersiowa skierowana w górę, na tyle na ile pozwala nam w tym momencie mobilność, ale żebra trzymamy wciągnięte do środka. Góra ramienia zrotowana do zewnątrz, mały palec skierowany w tył, łopatki rozchodzą się na boki. I jeszcze jeden wdech, wydech i wdech. Wychodzimy z pozycji. Bardzo niełatwa pozycja. Wiem, że wielu z nas nie przepada za tą pozycją, ale naprawdę świetna pozycja wzmacniająca. Dajcie znać, z czym sobie w tej pozycji nie radzicie, czy ją lubicie, czy nie lubicie. E, chętnie poznamy waszą, wasze, wasze zdanie.